Był to dla mnie człowiek po prostu z wizją. Człowiek, który wyprzedzał tamte czasy, w których myśmy grali. Nigdy go nie widziałem, żeby był jakiś zły na kogoś, żeby był zdenerwowany. Jakimś dziwnym spokojem od niego biło, obojętnie co by się nie działo w klubie. Czy były porażki, czy były sukcesy, właśnie był taki spokojno panowany. To przemawiał na jego korzyść, że właśnie potrafił tyle charakterów jakoś pogodzić to wszystko, żeby prezentowali się jako zespół. Był znakomitym szachistą, więc przenosił jak gdyby tą grę w szachy na boisko i na działanie wokół klubu. Przecież on ten klub jak gdyby założył. Ten klub był w klasie okręgowej, gdy przyszedł pan prezes Sobolewski. Z drużyny dzielnicowej wprowadził klub na salony europejskie. Drużyna przecież zdobyła 4 razy Mistrzostwo Polskie, Puchar Polski, Super Puchar, gra w Lidze Mistrzów i tak dalej, więc to były niepodważalne sukcesy. Poza tym dał kibicom możliwość praktycznie co roku oglądania znakomitych drużyn, które przyjeżdżały tutaj na stadion.